Od złej wiadomości. Próbka B, przebadana przez Światową Agencję Antydopingową, potwierdziła doping u polskiej biegaczki narciarskiej Kornelii Marek. Doping podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Test przeprowadzono po biegu sztafetowym 4x5 km, w którym Polki zajęły 6. miejsce. Wiadomość o dopingu Kornelii Marek Polski Komitet Olimpijski podał w ostatnią środę. Dzisiejsza informacja nie pozostawia żadnych złudzeń. Polka jest pierwszą uczestniczką tegorocznych igrzysk, u której wykryto doping. Zarząd Międzynarodowej Federacji Narciarskiej ukaże teraz naszą biegaczkę dyskwalifikacją, najprawdopodobniej na okres 2 lat. Właśnie teraz obraduje Prezydium Polskiego Związku Narciarskiego, które na pewno cofnie zawodniczce stypendium, skreśli ją z listy członków kadry narodowej i kadry olimpijskiej oraz cofnie licencję.